Po niezwykle zaciętych walkach ekipa słupskiego klubu bokserskiego Energa Czarni pokonała zawodników Traktora Schwerin w 16. memoriale Aleksego Antkiewicza. Zawody nie zaczęły się dobrze dla gospodarzy. Swoje walki przegrali Jakub Słomiński w kategorii wagowej 56 kg, Robert Zacharian w kategorii 60 kg i Dominik Palach w kategorii 64 kg. Przystanie 6-0 dla gości z Niemiec rozpoczęła się pogoń punktowa czarnych. Udana, bo reprezentanci Słupska wygrali 5 kolejnych walk. W kategorii 69 kg zwyciężył Filip Wąchała. W kategorii 75 kg przeciwnika z Niemiec pokonał Artiom Razik. W kategorii 81 kg walkę wygrał Dawid Orlich. W kategorii 81 kg lepszy okazał się Kacper Derda, natomiast Witalij Burlak wygrał z pięściarzem Traktora w kategorii 91 kg. W ostatniej walce turnieju w kategorii wagowej plus 91 kg Jakub Domurat musiał uznać przewagę przeciwnika z Niemiec. Mecz zakończył się zwycięstwem SKB Energa Czarni Słupsk 10-8. Wszystkie walki, co podkreślali trenerzy obu drużyn, stały na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy pokazali wiele umiejętności technicznych, a w ringu byli bardzo ambitni.